Cześć, to jest mój drugi odcinek. Nie mieszczę się w kadrze, dlatego muszę się tak trochę schylać. Jestem za wysoki, chociaż nie mam 2 metrów. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać szybki przepis na ciastka, które nie utłuczą, ale na pewno sprawią dużą przyjemność i pomogą wielu osobom, tym, którzy trzymają dobrą sylwetkę w tym czasie, nawet takiej kwarantanny, kiedy chcemy zjeść coś słodkiego, ale bez cukru, to ten przepis przychodzi z pomocą. Do przygotowania takich ciastek o nazwie fondue czekoladowe będziecie potrzebowali dokładnie 30 g masła. Jest to taka porcja z niewielką ilością dodatku tłuszczu. Tu mamy 90 g erytrytolu. Erytrytol jest to organiczny cukier. Możecie taki zamienić na ksylitol lub ewentualnie, jeżeli ktoś nie chce mieć wersji fit, to można użyć zwykłego cukru w ilości 50 g. Następnie kakao w ilości 50 g, 2 jajka i oczywiście tutaj mamy, to nie jest takie oczywiste, bo chciałbym tak sprostować, że mam tutaj 100 ml mleka sojowego. Ja te 100 ml dodaję do tego, aby kakao trochę upłynnić. Może oczywiście to być woda. Ja po prostu daję mleko sojowe, bo lubię ten lekki posmak. Jeżeli ktoś, tak jak w przypadku erytrytolu, nie chce mieć wersji fit, to po prostu może użyć zwykłego mleka. Z narzędzi, które potrzebujecie, to będzie taka oto rózga, miska do wymieszania wszystkiego i oczywiście foremki. Tutaj z foremkami jest tak, że jeżeli ktoś ma takie duże, spore dosyć foremki, to zapewne wystarczą mu 3 do 4. Ja mam taki foremek 10, bo one są dosyć małe, więc tutaj dużo tej masy nie będzie. I oczywiście, tak jak Karolina mi tutaj wspomina, jeszcze będzie potrzebny mały garnek lub taki rondelek, w którym wymieszacie masło i kakao. Najpierw zaczniemy od upłynnienia naszego kakao. Do tego będziemy potrzebowali właśnie tych składników początkowych, czyli masło, kakao, erytrytol i mleko sojowe lub woda. Masło rozpuszczamy bardzo powoli, żeby nie przypalić tego masła. Do lekko upłynionego masła dodaję już od razu moje mleko sojowe. Na razie robię to tak na oko, żebym nie zrobił za płynnej masy. Dodaję cały erytrytol. Erytrytol i masło nam się fajnie rozpuściło. Teraz dodam kakao. I użyję mleka sojowego, które mi trochę zostało. Na oko dodaję tak, żeby ta masa była nie za gęsta. To nie ma się zrobić taka bryła, tylko rzadsza masa. Ale też nie przesadzajcie, żeby to nie było takie jak takie lejące jak do naleśników. Bardziej to bym porównał do takiego bardzo gęstego budyniu. Mam tu wszystkie przygotowane rzeczy, upłynione kakao, jajka, miskę, rózgę. I teraz składnik, o którym zapomniałem. Chodzi o to, że jeszcze oczywiście łyżeczka mąki będzie do tego potrzebna lub po prostu białeczko, izolat białkowy, który ja akurat używam bardzo często. To będzie taka wersja z białkiem dla kogoś, kto potrzebuje więcej białka albo lub nie trenuje i po prostu chce mieć fit, no to zwykła mąka.
masę będę rozlewał do swoich foremek i piekł w piekarniku w temperaturze 200 stopni. Ja już mam rozgrzany piekarnik, pamiętajcie, żeby dobrze rozgrzać, bo czas pieczenia wynosi w zależności od wielkości foremek. Od takiej małej foremki to będzie około 7 minut. Możecie dokładnie liczyć ze stoperem. A w przypadku większych foremek będzie to 8 minut. Pamiętajcie, aby każdą foremkę od środka posypać lekko mąką. Wtedy zapewni to, że po upieczeniu będzie wystarczyło przechylić na drugą stronę taką foremkę i te ciastko ładnie nam wypadnie. Jak na porządnego kucharza przystało, trzeba po sobie posprzątać. A teraz się przyznać, kto lubi taką masę syrową. Piszcie w komentarzach. Moje ciastka są już gotowe, pachną obłędnie, smakują niesamowicie dobrze. W środku jak rozkroję, to wypłyną, wiem, bo już raz robiłem i właśnie te fondy francuskie, takie wersji fit, naprawdę każdemu posmakują. Czaderskie, przepis szybki i prosty. Zachęcam Was do zrobienia, zostawienia w komentarzach jakieś odpowiedzi, co o tym sądzicie. Jeżeli zrobiliście, to napiszcie koniecznie, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Pa!